Cześć moi drodzy. Zapomniałem wspomnieć o ważnej rzeczy, jak używacie program Blender. Zobaczcie, jaka to kompilacja. To jest 6 październik. Okej. Jest taka sprawa, którą mam dla was. Wiem już, dlaczego miałem problem z importem modeli. To ma związek z ustawieniami, ponieważ to jest wersja 2.81 alfa. Oni ciągle zmieniają jakieś rzeczy i ustawienia. Na przykład dodali tutaj jakieś dodatkowe opcje, które nie istniały przedtem. Co musicie zrobić w takim razie, jak napotykacie błąd? Czasami to pomaga, zaraz powiem co. Load Factory Preferences. Załaduj domyślne ustawienia. Albo możecie iść tu. Gdzie oni tutaj zrobili to? Load Factory Settings. Załaduj domyślne ustawienia. Czasami to rozwiązuje problem. Ja miałem taki problem, że chciałem importować obiekt GamAPeng i zaimportuję mój model. Ale nie wiem, czy nie będę importował. Chociaż nie, mogę importować, ale mogę. Czekajcie, bo się tak zastanawiam nad jedną rzeczą. Bo nie wiem, czy mam zapisany ten projekt tu. Chyba mam kolekcję Motorbike Main. Zanim zresetowałem program, moi drodzy. Co jest? Czemu nie mogę go przesuwać? Czemu nie widać motocykla? Aha, bo ta kolekcja jest chyba pusta. Zaimportowałem pustą kolekcję możliwe. Przepraszam, to moja wina. Za dużo kolekcji miałem wcześniej. Jak zanim zresetowałem program do domyślnych ustawień, to nie mogłem, to mi program wyłączał się. Aha, jakbyście chcieli na przykład zaznaczyć kolekcję w ten sposób, jak się ten klawisz nazywa? Jak to się, moi drodzy, po polsku nazywa? To jest na klawiaturze. To możecie też w opcjach tych ustawić tu preferencje. Nawigacja, nie nawigacja, key maps i wpiszecie tu w outline mam coś takiego, że tu zrobiłem, czekajcie, gdzie jest ten znaczek, bo musiałbym sprawdzić, mam open close, nie widzę tego tu, aha, select collection. Czekajcie, muszę coś sprawdzić. Select objects. Możecie tutaj. Jak nie ma tej opcji deselect objects, to możecie. To się pojawi pod warunkiem, że prawym przyciskiem myszki pojawi się opcja add shortcut. Jak na przykład nie ma. Jak na przykład jakaś opcja nie ma skrótu klawiszowego. To robicie assign shortcut, to automatycznie się pojawi wam tutaj jako nowe ustawienie i za pomocą tego ukośnika mogę szybko zaznaczyć i odznaczyć obiekty, kolekcje, ale w opcjach filtru musicie zaznaczyć. Czekajcie, dobrze robię? Bo przedtem się nie dało. Aha, rozumiem, bo to jest wyjaśnione. Bo możecie też w opcjach sceny zaznaczyć tutaj. Gdzie jest dodatkowa kolekcja? Ale tutaj muszę odznaczyć tą opcję. Wystarczy, że tylko raz klikniecie. Możecie nawet do kolekcji osobny ten dodać, ten obiekt. Ach, tu mi się nie podoba.
Lock to 3D kursor, zawlekuj do kursora i pamiętajcie, zresetujcie program do domyślnych ustawień. Mówię wam o tym, bo jak pobieracie nową kompilację, to czasami mogą pojawić się problemy. Reset programu do domyślnych ustawień może wam naprawić błędy, bo kiedyś mi deweloperzy powiedzieli, nawet miałem problem z jednym z moich materiałów z Cycles, także zresetowałem program do domyślnych ustawień i teraz to działa. Jeszcze chyba opublikuję inny tutorial odnośnie materiałów, jak renderujecie dany obiekt przy użyciu Cycles. Co to? Aha, dobra. Czemu ja nie mam materiału opony? Jakoś nie widać. Aha, bo jestem nie w widoku tym. To jest mój model. Wszystko działa idealnie. To jest materiał tytanu przypisany. Właściwie to PBR Metallic, ale ja będę mówił o tym kiedy indziej.